Nivea po raz kolejny zaprasza wszystkich do wspólnego budowania wyjątkowych placów zabaw, dzięki którym dzieci w całej Polsce mogą w kreatywny sposób rozwijać swoje niepowtarzalne talenty. W konkursie bierze udział wiele gmin w województwie śląskim. Są nimi m.in. Łaziska Górne, Bytom, Ruda Śląska czy też Świerklany. Konkurs Podwórko Talentów Nivea jest corocznym konkursem organizowanym przez firmę Nivea, który ma na celu budowę w 20 wybranych lokalizacjach w Polsce placów zabaw. I konkurs ma taką ideę, żeby było sprawiedliwie, jest podzielony na takie trzy części. I gmina Świerklany, która zgłosiła lokalizację na terenie gminy pod budowę takiego placu zabaw, startuje w kategorii miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Ruda Śląska myślę, że postawiła na ten konkurs z prostej przyczyny. Można wygrać fajny plac zabaw dla mieszkańców, dla dzieciaków. To jest najważniejsze. Myślę, że takich placów zabaw nie mamy w Rudzie Śląskiej. Takich konkretnie akurat. Poprzez głosowanie mieszkańców, poprzez dzienne klikanie na stronie Nivea możemy właśnie taki plac zabaw wygrać. Są zgłoszone dwie lokalizacje. Każda lokalizacja, jakby nie było, potrzebuje takiego fajnego placu zabaw. Dzięki mobilizacji mieszkańców i ich regularnemu, codziennemu oddawaniu głosów w każdej gminie ma możliwość powstać wyjątkowy plac zabaw dla młodych mieszkańców. Gdyby się udało, to gmina zyskuje na własność plac zabaw o wartości około 250 tysięcy złotych, który jest zbudowany na koszt firmy Nivea. Jest to ciekawy plac zabaw, ponieważ on się dzieli na trzy części: naukową, artystyczną i sportową i zawiera często dość nietypowe urządzenia zabawowe, niespotykane na innych placach zabaw. Pierwszy plac zabaw to taki, który tak naprawdę leży najbliżej mojego serca. To są Kochłowice, to jest osiedle na ulicy Dunikowskiego, Chełmońskiego. Druga lokalizacja to są Bielszowice bodajże, przy szkole, jednej ze szkół ródzkich. Też miejsce, gdzie fajnie, gdyby taki plac zabaw powstał. No ale najważniejsze w ogóle w jakiejkolwiek lokalizacji z tych dwóch powstał taki plac zabaw. No zobaczymy, co mieszkańcy zrobią, jeżeli chodzi o głosowanie. Głos może oddać każdy, a sposób jest bardzo prosty. Głos może oddać każdy, kto posiada adres e-mail i głosowanie polega na tym, że najpierw trzeba się zarejestrować na stronie konkursu, podając właśnie ten adres e-mail, a potem raz dziennie można oddać swój głos na wybraną lokalizację. Codziennie możemy z mojego danego konta oddać jeden głos i to nie jest głosowanie jednorazowe, bo też to trzeba zaznaczyć, bo mieszkańcy często myślą, że jak raz oddadzą głos, to już po wszystkim nie. Codziennie głosujemy do 24 czerwca, bo wtedy też się kończy etap głosowania i będą głosy wyliczone i zobaczymy, który plac zabaw, która lokalizacja otrzyma takie fajne urządzenia. Głosowanie trwa od 22 maja do 24 czerwca bieżącego roku. Warto wspólnie walczyć o nowe miejsca zabawy i rozwoju dla dzieci.